Między drzewami. Podcast o lesie i o ludziach. Zapraszam, Paulina Król. Dzień dobry, witajcie między drzewami. Ja jestem Paulina, a naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowana Agata Cieszewska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor jest geografem współpracującym ze Szkołą Głównogospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w kontekście kształtowania krajobrazu i współpracy w ramach zagospodarowania przestrzennego lasu. Czy dobrze przedstawiłam? Właściwie jestem pracownikiem Katedry Architektury Krajobrazu, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. I w SGGW pracuję już wiele, wiele lat, ale jestem z wykształcenia właśnie geografem fizycznym, także wszystko tutaj się zgadza. I rzeczywiście zajmuję się planowaniem krajobrazu, kształtowaniem krajobrazu, a również kształtowaniem funkcji turystycznych w lasach. Jeszcze, jeśli mówimy o funkcjach turystycznych lasu, to oczywiście wiemy, o czym możemy tutaj rozmawiać. Natomiast estetyka krajobrazu, kształtowanie krajobrazu leśnego, da się kształtować krajobraz leśny? Oczywiście, jest to bardzo ważna sprawa, zwłaszcza w sytuacji takiej trochę nerwowej, która jest w tej chwili w Polsce, to znaczy w sytuacji, kiedy słyszymy o właśnie na przykład dużych wycinkach, które ludzie nie do końca patrzą na kompleksy leśne z punktu widzenia całego gospodarstwa leśnego, tak? Tylko patrzą właśnie tak dosyć wycinkowo i tutaj z punktu widzenia turystów może być to bardzo ważna sprawa, tak? Czyli właśnie to estetyczne odbieranie lasu, bo z jednej strony może być to związane po prostu ze spędzaniem czasu w lesie, ale jeżeli mówimy o kształtowaniu przestrzeni po to, żebyśmy się w niej dobrze czuli, no to chodzi o to, żeby pewne rzeczy pokazać, inne rzeczy schować. Zazwyczaj chowamy te, które są nieestetyczne, nieciekawe, niefajne, a staramy się wyeksponować te, które są odpowiednie. Podobnie jeżeli chodzi o przestrzeń takich terenów jak parkingi leśne, czy na przykład miejsca, gdzie turyści spędzają trochę więcej czasu, również te miejsca wymagają szczególnej atencji. I Lasy Państwowe to jest sporo fajnych rzeczy robią w tym kierunku, ale no jeszcze zawsze mamy coś przed sobą do zrobienia, tak? No, moi koledzy na przykład w Finlandii robią takie badania, które pokazują, które tereny są mniej wrażliwe właśnie fizjonomicznie na przekształcenie, jeżeli chodzi na przykład o wycinanie lasu, tak? Czyli gdzie, jak powinniśmy wycinać las, tak, żeby turyści tam dalej przychodzili, bo on dalej będzie atrakcyjny i te szlaki turystyczne będą dobrze widoczne, natomiast no, także to też jest ważne, tak? Tak, tylko jak to wszystko pogodzić z planami urządzenia lasu, które są tworzone na 10 lat i z oczekiwaniami, które się cały czas zmieniają? No, tak jak powiedziałam, moi koledzy z Finlandii robią to w taki sposób, że po prostu wyliczają to bardzo precyzyjnie, tak? Czyli zastanawiają się, w których częściach lasu bardziej kalkuluje się mieć więcej turystów i jakby u nas chyba takich przymiarek jeszcze do tej pory nie było, żebyśmy się pozastanawiali na przykład, co daje więcej profitów finansowych dla lasu. Czy to, że mamy tam turystów, czy to, że prowadzimy gospodarkę leśną. I wydaje mi się, że tutaj to jest do zrobienia, tylko no jakby też trzeba by było pomyśleć o lesie, nie tylko jako o właśnie gospodarce leśnej, tylko mieć świadomość tego, że no, co najmniej tak samo ważne, jeżeli nie ważniejsze, jest to, że tym mamy ludzi, tak? I naprawdę lasy dużo pracy wkładają w to, żeby, ja to widzę, żeby to działało, ale jednak tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy rozumieli właśnie, że te korzyści materialne z odwiedzin mogą być znacznie przeważające, takie typowe produkty leśne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ale tu nie mówimy o opłatach za wstęp do lasu, prawda? Nie mówimy o opłatach za wstęp do lasu, ale mówimy na przykład o takich miejscach odwiedzin, które, gdzie można by było, nie wiem, robić i restauracje i po prostu ci ludzie mogą wynajmować przewodników do tego, żeby w tym lesie trochę więcej być. My się tego trochę uczymy. W tej chwili jest fajnie, bo jest moda na takie spędzanie czasu na łonie natury. No, to się bardzo zmienia i również ta turystyka masowa się przechodzi do lasu, tak? I wydaje mi się, że no musimy na to po prostu sobie trochę popatrzeć jeszcze jak i pozastanawiać się, co jest dla nas ważne, czyli jak ustawić priorytety. Ale no, to jest do zrobienia. No, Finowie to robią, mimo tego, że mają dużo większe pokrycie lasem niż Polska. I mniejszą
gęstość zaludnienia, prawda? No, zdecydowanie mniejszą gęstość zaludnienia, a mimo to uważają, że to jest ważne, tak? Czyli są kraje leśne, nastawione jakby na funkcjonowanie właśnie w lesie, które mimo to stara się patrzeć na tą fizjonomię. No teraz będzie, czeka nas, przed nami wielka zmiana związana z fotowoltaiką przede wszystkim, tak? Czy farmami wiatrowymi. Farmy wiatrowe to może trochę mniej, ale no fotowoltaika w lasach, no myślę, że to jest coś, na co do tej pory nie byliśmy do tego przygotowani. I też widziałam takie badania, które właśnie polegają na tym, że pytamy się osoby, które wchodzą do lasu, czy akceptowaliby tego typu rzeczy, tak? Czy podobałyby im się farmy fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to w jakich miejscach powinniśmy je lokalizować? I to jest robota właśnie dla architektów krajobrazu już, niekoniecznie dla leśników. Ja wiem, że leśnik powinien zdecydować, który las powinien na przykład iść do wycięcia, okej, ale jednak to architekt krajobrazu pomoże mu powiedzieć, że to miejsce będzie lepsze, a nie inne. Tak? Mhm. Także tutaj tej współpracy wydaje mi się, że to wszystko przed nami. Wszystko przed nami. Wróćmy jeszcze do przedstawienia, bo używamy cały czas słowa krajobraz. Czym właściwie jest krajobraz? Krajobraz rozumiany jest w bardzo rozmaity sposób i są przede wszystkim dwa takie główne nurty. Jeden taki nurt, który jest nurtem bardziej geograficznym i który mówi o tym, że składowa krajobrazu to jest po prostu są wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego plus człowiek, przy czym dość często w tych podejściach krajobrazowych w człowieka się stawia w centrum, tak? Czyli to są relacje człowieka z różnymi komponentami środowiska przyrodniczego. Trochę inaczej wygląda to w ujęciach nauk biologicznych, dlatego że krajobraz po prostu jest takim synonimem ekosystemu na dobrą sprawę, tak? Czyli jest też w taki sposób rozumiany, czyli jako po prostu pewien poziom organizacji przyrody i no to jest zupełnie inne rozumienie krajobrazu, a jeszcze trochę inaczej, to jest takie trzecie podejście, to jest podejście właśnie to estetyczne, które reprezentują architekci krajobrazu, które związane jest z fizjonomią krajobrazu, czyli już nie wszystkimi komponentami, bo one nie wszystkie są tak samo ważne, tylko te, które wpływają na odbiór wizualny, są kluczowe. Tak? I to one przede wszystkim wtedy decydują o tym, co to jest krajobraz. Więc krajobraz jest trudnym pojęciem i nie jest to takie proste, żebyśmy mówili o po prostu o krajobrazie, tylko zawsze trzeba zastrzec, z którego punktu widzenia podchodzimy do tego pojęcia, tak, żebyśmy dobrze byli zrozumieni. A który pogląd jest pani osobiście bliższy? No ja jestem geografem jednak z wykształcenia i jednak to podejście takie kompleksowe jest chyba dla mnie najbliższe. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że krajobraz w tym ujęciu takim geograficznym, środowiskowym również ma swoją fizjonomię, natomiast nie jest ona dla mnie najważniejsza. Najważniejsze jest to, jak ten krajobraz funkcjonuje, w jaki sposób, jaka jest jego struktura, to jest to, czym ja się zajmuję. Jakie miejsce zajmuje w nim człowiek? Jakie miejsce zajmuje w nim człowiek? Czy krajobraz w tym ujęciu, o którym pani mówi, może być traktowany jako dzieło sztuki? Troszeczkę chyba mniej. Raczej to jest to ujęcie właściwe dla architektów, estetyki. Dla estetyki, mm-hmm. dla architektów mm-hmm. krajobrazu. Tak, bo dzieło sztuki jest, myślę, że tutaj może być pewne też niezrozumienie, jest jednak dziełem człowieka. Mm-hmm. I teraz, czy krajobraz może być dziełem człowieka? Tak, bo to rozumiem, że to w tym momencie za tym idziemy. No i jedziemy do Toskanii, to myślę, że większość z nas odpowie, że tak. A już tych krajobrazów naturalnych często nie ma, tylko że to tak jak na co dzień, no, dosyć rzadko dbamy o ten krajobraz w taki sposób, żeby on rzeczywiście mógł mieć tak znaczący charakter jak w przypadku dzieła sztuki po prostu. Nie każdy krajobraz, który kształtujemy, ma charakter dzieła sztuki, ale na pewno tak i na pewno na przykład są takie parki, które ewidentnie możemy traktować jako dzieła sztuki. A jak to jest z subiektywizmem tutaj, bo są takie obszary, które po prostu zobaczymy i zachwycą nas, a są miejsca, których no, przejdziemy obok, nawet nie zwrócimy na nie uwagi. Co sprawia, że pewien, załóżmy, kompleks leśny staje się piękny i zapadający w pamięć, a który jest taki po prostu, czy są jakieś wskaźniki, które mówią o tym?
No to są chyba takie cechy wyróżniające krajobrazu, takie wyróżniki krajobrazu, które w przypadku przestrzeni otwartej, no to zazwyczaj patrzymy, jak są skomponowane panoramy, zastanawiamy się nad tym, które elementy tworzą składowe tych panoram, gdzie są jakieś dominanty, czy te dominanty mają charakter pozytywny, czy mają charakter negatywny. Także w ten sposób możemy kształtować tą przestrzeń, czyli możemy formować również, jeżeli chodzi o kompleksy leśne, pewne dominanty, które tam będą występowały, tak, na przykład jakieś solitary, po ciekawe, piękne, wielkie drzewa, tak, które będą po prostu odrębnie funkcjonowały. I tak jak w takim krajobrazie produkcyjnym, również taki krajobraz, w cudzysłowie, produkcyjny może być krajobrazem leśnym. Także tutaj trochę zależy to od tego podejścia, czyli te wyróżniki krajobrazu, wydaje mi się, że to są najważniejsze. No zazwyczaj to, co uważamy za to, co nam bardziej zapada w pamięć, no to są te rzeczy, które właśnie są wyjątkowe, albo unikalne, albo specyficzne, prawda? Albo właśnie typowe, ale w dobrej kondycji, tak? To jest takie, wydaje się istotne. Sporo tutaj elementów, które można określić, natomiast turysta, wchodząc do lasu, nie analizuje tego wszystkiego, tylko mówi, albo mi się podoba, albo mi się nie podoba, prawda? Czy lita sośnina rosnąca na bardzo suchej glebie może być estetyczna i piękna? No to rzeczywiście jest, pani pokazuje to z tej strony bardziej takiej subiektywnej, chociaż my jako naukowcy czy osoby, które analizują właśnie krajobraz, staramy się jednak na to podejście zobiektywizować. Stąd te elementy, o których ja mówiłam, właśnie pozwalają nam jakby zobiektywizować ten obraz, tak? Natomiast tak rzeczywiście jest, że turysta nie do końca patrzy na to w ten sposób. Rzeczywiście patrzy na to subiektywnie i nie ma jednolitej odpowiedzi, która powie, że ten las będzie się podobał wszystkim tak samo, dlatego że każdy z nas ma zupełnie inne podejście. I tutaj też trzeba mieć tego świadomość, także to nie do końca, nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Natomiast dla wielu osób, i w Polsce były takie badania robione, to już dawne, ponad w latach 90. i wcześniej, gdzie pytano się ludzi, jak się czują dobrze, czy dobrze się czują w lesie. Może niekoniecznie, jeżeli chodzi tylko o fizjonomię, tylko w którym lesie się czują dobrze. I właśnie w tej sosninie czują się bardzo dobrze, bo się czują bardzo bezpiecznie, bo widzą daleko, tak? Po prostu my jesteśmy przyzwyczajeni, akurat w Polsce lasów sosnowych jest dosyć dużo. My jesteśmy do nich przyzwyczajeni i one nam się kojarzą, jeżeli myślimy o lesie, bardzo często myślimy właśnie o lesie sosnowym. I to jest kwestia i zapachu, i koloru pni tych naszych sosen. Także wydaje mi się, że tutaj wiele też takich rzeczy, które wpływają na nas podświadomie, niekoniecznie tylko w sposób właśnie taki stricte fizjonomiczny, tylko właśnie też to postrzeganie tego lasu różnymi zmysłami. Tak, powiedziała pani wcześniej o tych różnych funkcjach lasu społecznych, i w których właśnie się zawiera cała turystyka i to doznawanie tej przyrody oraz gospodarczych. No leśnicy od lat starają się pogodzić te trzy funkcje lasu, czyli tą społeczną, gospodarczą, ekonomiczną, związaną z produkcją drewna, i z trzecią, przyrodniczą, czyli tutaj wchodzi w grę zarówno ochrona przyrody, zachowanie siedlisk i tak dalej. Czy wpływ człowieka na las, na krajobraz, przez to, że go troszeczkę zniekształca, przekształca, jest negatywny zawsze? To bardzo jest trudne pytanie, dlatego że podobnie jak w krajobrazie, w ogóle krajobrazie otwartym, czyli niekoniecznie na krajobrazie leśnym, na przykład krajobrazie rolniczym, prawda? Również są pewne techniki, które mimo tego, że są prowadzone, my je akceptujemy, nam się podoba właśnie przywoływana wcześniej przeze mnie w Toskanii, mimo tego, że to jest krajobraz rolniczy, no nam się podoba, prawda? To jest krajobraz całkowicie przekształcony przez człowieka. Także znów wydaje mi się, że to nie jest, nie do końca jest ten problem, tak? Że rzeczywiście no dzisiaj po prostu patrzymy na to też mocniej chyba z tej perspektywy przyrodniczej niż niegdyś, tak? Jeszcze do niedawna chyba w większym stopniu zwracaliśmy uwagę na te funkcje gospodarcze, natomiast teraz już chyba trochę patrzymy na to z innej perspektywy i to, że jakby widzimy te rozmaite funkcje przyrodnicze,
jeszcze, to też wpływa na to, jak ten las postrzegamy. Także tutaj nie do końca bym się chyba zgodziła z tym, że rzeczywiście każde dotknięcie lasu jest jakimś złem, strasznym, bo tutaj ja absolutnie nie chciałabym tego w ten sposób o tym mówić, aczkolwiek no, czasami rzeczywiście no, po prostu te podejmowane działania są złe. Są złe, ponieważ one po prostu w zły sposób kształtują tą przestrzeń, tak? Czyli wycinamy w taki sposób, że po prostu jest to bardziej widoczne. Jest to przecina na przykład szlaki turystyczne, co powoduje, że nagle te szlaki przestają być tak postrzegane jak zawsze. Często dla nas bardzo ważną rzeczą, ważną cechą w turystyce jest to, że wracamy w te same miejsca i spodziewamy się, że te miejsca będą tak samo wyglądały. No a siłą rzeczy gospodarka leśna powoduje, że te miejsca wyglądają inaczej, tak? Także to są te zmiany, które no, niekoniecznie muszą być dobrze postrzegane. Dlatego tak ważne jest chyba, no, może bardziej uważne, może trochę inne podejście niż do tej pory, żeśmy mieli, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki leśnej. Czyli do tej pory na przykład te działania prospołeczne lasów, no, to przede wszystkim różnego rodzaju działania związane z zagospodarowaniem turystycznym lasu, prawda? A może właśnie należałoby troszeczkę pozastanawiać się, czy byłaby taka możliwość, żeby pozastanawiać się, czy właśnie może na jakiś, może na przykład w jakichś terenach specjalnych można by było się pozastanawiać, czy można by było poszukać jakichś rozwiązań. W tej chwili mamy fantastyczne narzędzia komputerowe, które pozwalają nam na przykład ocenić zasięgi widoków, tak? I zastanowić się na to, jak te widoki, które wpływają i które są związane z lokalizacją zrębów na przykład, jak one będą, jedno będzie wpływało na drugie, tak? To bardzo skomplikowane. Nie, jest, i robi się takie rzeczy, naprawdę. Czyli co, mamy numeryczne modele terenu, prawda? Jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, mamy punkty widokowe tu, ludzie spacerują dokładnie takimi drogami, wiemy, jakie mają teraz widoki, spróbujmy zachować im te widoki, które cenią szczególnie. Zróbmy badania wśród osób, prawda? Zapytajmy się tych ludzi, które rzeczy są dla nich szczególnie istotne i spróbujmy te rzeczy zachować. Także to jest do zrobienia, tylko no, wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy przed tym etapem, żeby przejść na ten etap fiński właśnie, czyli żeby myśleć po prostu o gospodarowaniu lasem również pod kątem właśnie estetycznym. Z drugiej strony ma to kolejne ciemne strony, bo turystyka, wpływ człowieka na ekosystem leśny, to jest zadeptywanie, to są śmieci i tak dalej, i tak dalej. Więc bywa tak, że ta turystyka, którą chcemy mieć w lasach, bo leśnicy mają szeroką tą ofertę turystyczną, no to trzeba ten ruch turystyczny w jakiś sposób skanalizować, wytyczyć odpowiednie szlaki. Czy da się pogodzić turystykę, taką masową zwłaszcza, która myślę, że przez ostatni rok pandemii koronawirusa bardzo mocno to widać, że ludzie wyszli do lasów, częściej w nim przebywają, wybierają urlopy w Polsce jednak nad jakimiś jeziorami. Czy można pogodzić tę turystykę z ochroną przyrody chociażby? No też mogę powiedzieć, że są różnego rodzaju badania, które mówią o tym, w jaki sposób możemy te pewne cechy lasu świadczą o tym, że pewne ekosystemy lepiej znoszą na przykład taką turystykę masową niż inne. I to też nie są nowe rzeczy. To są od lat 70. prowadzone, XX wieku prowadzone różnego rodzaju obserwacje, które mówiły o tym, że właśnie są pewne kompleksy leśne, na przykład lasy mieszane są na przykład lepiej znoszą takie wydeptywanie niż na przykład lasy podmokłe albo bardzo suche, prawda, które no, słabo znoszą właśnie, jak jest tych ludzi zbyt wiele. Niemniej generalnie ludzie się tak tyralierą, po tym lesie nie poruszają. Także jeżeli jesteśmy w stanie tymi drogami troszeczkę operować, to wydaje mi się, że to jest do zrobienia, tak? Rzeczywiście są miejsca, które są znacznie bardziej popularne niż inne. I oczywiście to są przede wszystkim tereny wokół dużych miast. I to są te tereny szczególnie wrażliwe, gdzie z jednej strony mamy nadleśnictwa, które no, też muszą się jakby zaakceptować tą sytuację, że to są tereny no, szczególnie istotne dla funkcji wypoczynkowej. Z drugiej strony mamy tam tych ludzi, którzy niekoniecznie są ludźmi z tych terenów, tylko przejeżdżają na przykład z Warszawy pod Otwock, prawda, żeby sobie wypocząć. Czyli tych ludzi jest znacznie, znacznie więcej.
Czyli to, co jest wokół miasta, to jest taki bufor, bo rzeczywiście z takiej Warszawy chcemy uciec, nie chcemy uciekać daleko, ale chcielibyśmy mieć pod nosem, pod miastem, miejsce, gdzie możemy odetchnąć i odpocząć, a z drugiej strony mamy tam nadleśnictwa, które muszą w ramach swoich zadań po prostu prowadzić pewne działania, które nie zawsze nam będą pasować, bo rzeczywiście jest turystyka swoją drogą, z drugiej strony mamy lokalną społeczność, która przychodzi w miejsce, do którego przychodziła zawsze zbierać grzyby i nagle nie ma lasu. Mm-hmm. No jest, są tego typu problemy rzeczywiście, zwłaszcza właśnie w obszarach metropolitalnych. Ten problem może być szczególnie istotny. No niemniej, no na szczęście lasy funkcjonują też troszeczkę w innych, nie tylko w obrębie, to nie jest tak, że nadleśnictwo jedno chyba funkcjonuje całkowicie oddzielnie od drugiego, że jednak te ze sobą powiązane, aczkolwiek rzeczywiście bardzo by się przydała ustawa metropolitalna i to, żebyśmy myśląc o turystyce w lasach, myśleli właśnie o tym w układach ponadlokalnych, tak? A nie tylko właśnie lokalnych. Zresztą kiedyś, już ponad 10 lat temu, robiłam taki projekt właśnie związany z wypoczynkiem w obszarze metropolitalnym Warszawy i właśnie w lasach państwowych między innymi. I zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób to rozwiązać. Zrobiliśmy takie warsztaty, na które zaprosiliśmy przedstawicieli gmin, zaprosiliśmy przedstawicieli nadleśnictw, a także organizacji turystycznych. I dla mnie było to zaskakujące, że to było pierwsze spotkanie, kiedy ci ludzie dla całego obszaru metropolitalnego Warszawy widzieli się w jednym miejscu. Tak? I razem pracowali nad tym, żeby się zastanowić, to jak wyobrażają sobie ten las za 20 lat. Tak? No i bardzo ciekawe były te wyniki. Ja miałam przygotowane te warsztaty, czyli osoby musiały ustalić w zespołach właśnie takich mieszanych, nie oddzielnie leśników, oddzielnie samorządowców i oddzielnie tych, którzy zajmują się aktywną turystyką, tylko pomieszaliśmy ich i te osoby w takich mieszanych zespołach musieli się zastanowić, no to w takim razie i uzgodnić konsensus jakiś, prawda, jak chcieliby, żeby ten las wyglądał. Czy to ma być Puszcza Białowieska, czy to ma być raczej taki lasek podmiejski, tak? I jak on powinien być wyposażone, czy powinny być tam parkingi, jak powinniśmy dotrzeć do tych terenów leśnych, czy raczej pieszo, czy rowerem, czy raczej komunikacją publiczną, czy samochodem własnym. I dopiero jak się wszystkie te dane ze sobą pozbiera i pokaże się osobom, które brały udział w takich warsztatach, pewne niekonsekwencje nawet ich wyobrażeń na ten temat, to dopiero wtedy jakby ta informacja dosyć szczegółowa jednak dochodzi do tych, którzy decydują o tym, jak ten las będzie wyglądał, no że rzeczywiście, no, powiedzieliśmy, wybraliśmy, że właściwie samochodem to nie musimy do tego lasu docierać, tylko pieszo, rowerem albo komunikacją publiczną, a potem mówimy, że najważniejszą rzeczą są parkingi. To dla kogo te parkingi, przepraszam bardzo, dla rowerów czy dla komunikacji publicznej? Także no, dopiero to jest ten moment. Trzeba kiedy... tak kompleksowo bardzo patrzeć na to zagadnienie. Tak, tak. I tak samo bardzo ciekawe były wtedy informacje właśnie odnośnie tego społecznego zaangażowania leśników w działalność na terenie leśnym. Pytaliśmy się, jakiego rodzaju wyposażenie by chcieli reprezentanci samorządów i tych również nadleśnictw, ale przede wszystkim także z aktywni biznesmeni, którzy zajmują się po prostu turystyką, jakiego rodzaju wyposażenie by ich interesowało. I ciekawe było to, że prawie nikt nie wskazał tych elementów, które lasy robią najwięcej, tak? Czyli tereny, takie place zabaw leśne, czyli właśnie jakieś miejsca, czyli jeżeli chcieli parking, to parking raczej taki, gdzie mogliby sobie ognisko zrobić, czy jakieś szlaków, tak, ale niekoniecznie szlaki, niekoniecznie ścieżki dydaktyczne, których na przykład lasy robią naprawdę dużo, tak? I ja to rozumiem, że z jednej strony to jest ważna rzecz, bo chcą pokazać te rzeczy, które są najważniejsze w lesie, ale czy jesteśmy tym tak bardzo zainteresowani? No to jest, tutaj możemy mieć trochę inne wyobrażenie, jakby z punktu widzenia tych ludzi, którzy potem wykorzystują tę przestrzeń i tych, którzy ją projektują. Także tutaj bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy się dowiedzieli od osób, które bywają w jakimś obszarze, jakie są ich oczekiwania, żebyśmy poznali te oczekiwania. I to jest no, w tej chwili jedno z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o dobre kształtowanie przestrzeni. Czyli to, żebyśmy potrafili słuchać
wspierać tych osób, które po prostu z tej przestrzeni będą korzystali. Bo właśnie tak jest, jak pani mówiła o tym dziele sztuki, tutaj teraz to bardzo dobrze do tego pasuje, bo dzieło sztuki powstaje niezależnie od tego, co chcieliby uzyskać obserwujący. A tutaj jednak to jest troszeczkę inaczej, bo to jest przestrzeń, która jest przestrzenią dla wszystkich. Mhm. I tutaj właśnie widzi pani, że są momenty, kiedy my możemy sobie kształtować dzieło sztuki i artysta, który tylko za nie jest odpowiedzialny i on pokazuje to, co mu w duszy gra. Tak? Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o turystyce masowej, a nawet nie takiej bardzo masowej, bo to turystyka leśna w Polsce wbrew pozorom nie jest aż tak masowa, jakby się wydawało. Tak? My mamy dużo osób oczywiście odwiedzających lasy, ale to nie jest wybrzeże Bałtyku, to nie są Tatry. Tak? Mieliśmy się z tym, że to trochę inaczej. Tych ludzi oczywiście momentami było bardzo dużo w czasie pandemii, ale to jest jednak troszeczkę coś innego. Natomiast no, właśnie wydaje mi się, że to porównanie ze sztuką tutaj szczególnie mocno wybrzmiewa i dzięki temu dobrze rozumiemy, że jednak nie możemy kształtować tego lasu jako dzieła sztuki właśnie. A czy jest jakiś wspólny mianownik tych wszystkich oczekiwań różnych osób? Bo w ogóle mówiła pani o tych warsztatach, czy oni się dogadali? Dogadywali się, to chociaż to trwało znacznie dłużej, niż ja sobie wyobrażałam, tak? Czyli ja planowałam jakiś czas tych warsztatów, kiedy te osoby będą uzgadniały właśnie, jakie będą pomysły, jeżeli chodzi o przyszłe działania w tych kompleksach leśnych. Zresztą robię to również, jak robimy warsztaty, ja bardzo często robię operaty turystyczne w planach ochrony parków krajobrazowych. I to też staram się angażować mieszkańców i osoby właśnie, które żyją po prostu z tego terenu, czyli biznesmenów, którzy po prostu zajmują się odwiedzaniem lasu, wypożyczaniem kajaków, etc. I właśnie muszę powiedzieć, że ucieranie tego konsensusu trwa znacznie dłużej, niż nam się wydaje. Ale to jest ważny czas i to nie jest czas zmarnowany. Bo po pierwsze ci ludzie się poznają, to też jest ważne, żeby nie były takie decyzje. My jesteśmy chyba przyzwyczajeni trochę tak, jak gminy samodzielnie podejmują decyzje na temat zagospodarowania w różnych części gminy. I mimo tego, że obowiązują nas dyskusje, takie taka partycypacja społeczna, ale ona chyba bardziej jest nominalna cały czas w Polsce. Jest tak zwana drabina partycypacji społecznej, gdzie na samym dole tej drabiny jest tylko informacja o tym, w jaki sposób będą te działania nowe podejmowane, a na samej górze właśnie jest współodpowiedzialność za to, jak ten projekt będzie wyglądał. Mnie się wydaje, że my jednak cały czas w tej dolnej części tej drabiny jesteśmy, że jeszcze to angażowanie społeczeństwa do takiego odpowiedzialności za to, jak ta przestrzeń wygląda, no to będzie wpływało i na to śmiecenie, to będzie wpływało i na to wydeptywanie terenów wrażliwych, czyli taką, to wszystko jest ze sobą powiązane właśnie. Tak, będziemy czuli odpowiedzialność, jeśli będziemy mogli partycypować w czymś, w utworzeniu czegoś. Czy turystyka w lasach państwowych, pani zdaniem, jest, mówię o infrastrukturze teraz turystycznej, czyli te wiaty, te parkingi tak zwane aulowskie, czy to wszystko wpisuje się bardzo ładnie w krajobraz lasu, czy jednak powinniśmy spojrzeć na to, na kształtowanie tego typu małej infrastruktury pod kątem spójności materiałów, kolorów, barw. No ale teraz akurat właśnie te aulowskie właśnie pracują usilnie nad tym, żeby właśnie tak było, czyli żeby one były dopasowane barwą, kolorem i materiałem do otoczenia, czyli część, to były różne próby podejmowane, od razu powiem. Czyli były takie próby podejmowane, gdzie no takie, byśmy powiedzieli, bardziej meble leśne o charakterze miejskim się pojawiły w lasach i w związku z tym, że generalnie pozytywnie odbieramy, jeżeli coś jest robione dla społeczności lokalnej. Czyli społeczność lokalna to kocha, niezależnie od tego, jak to wygląda, przestrzeń wygląda, czy ona jest bardziej wpisana w ten krajobraz, czy mniej. Po prostu są zadowoleni, że coś powstało cały czas. No tak, bo to jest u nich, działa na rzecz tego ich nadleśniczy, którego znają. Dokładnie. Z ich sołtysem, wójtem i tak dalej. Mhm. Więc to jest wszystko ich. No tutaj bardzo ważne jest dopasowanie tego do tych stylów regionalnych. To znaczy, żebyśmy byli wrażliwi właśnie na tą zmienność regionalną w Polsce. Czyli żeby nie było na przykład, nie był jeden parking dla całej Polski od Tatr do morza taki sam. Tylko żeby one były jednak troszeczkę regionalnie zmodyfikowane. Tak jak widzimy, że dachy budynków są troszeczkę inne na przykład, czy ich ozdoby wokół nich. I zresztą jak jesteśmy na przykład w Parku Narodowym, chociażby tutaj blisko pod Warszawą w Kampinosie, on też trochę inaczej te elementy wyglądają, niż jak pojedziemy
idziemy w góry, prawda? Także wydaje mi się, że tutaj taki nacisk byłby ważny i taki drobiazg, który się pojawia niestety właśnie na parkingach leśnych i jest gdzieś tam niezauważany, to są nawierzchnie. Czyli nie zauważamy często tego, że dajemy tą kostkę w miejsca, które właśnie nie do końca, nie zawsze są dopasowane. Także no, bym polecała właśnie uważności przede wszystkim właśnie te nawierzchnie, których wśród tych mebli ich nie ma. Tak? Czyli o ile te meble możemy ustalić, na przykład, że jakaś instytucja robi meble na parkingi leśne, tak? Czy jedna, druga, trzecia, no tam w zależności od tych regionów, chociażby na wyżynach coś, na niżu, na terenach nadmorskich, ale właśnie gdzieś tam nie ma tych nawierzchni. I tutaj no, bardzo namawiam, żeby na to zwrócić uwagę, bo rzeczywiście może tutaj się ten problem pojawić. Na szczęście las to ściółka leśna, gleba pod naszymi nogami. Pytanie do Państwa, naszych słuchaczy, czym dla Was jest krajobraz leśny? Czy każdy dla Was jest równie piękny i czy podchodzicie do tego tematu bardzo subiektywnie, tak jak chyba ja z tej rozmowy wynika, czy bardziej naukowo, jak Pani doktor? Czy potraficie w ogóle określić, jakie cechy ten las powinien mieć, żeby Was zachwycił? O tym porozmawiajmy sobie na grupie Między Drzewami Podcast. A ja bardzo dziękuję Pani doktor za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.